Please, man. Pretty please with a cherry on top. Game. Cześć, dzień dobry, witam was. Czegoś mi brakuje tutaj. Sekunda. Czuję się taki trochę żółty. Nie wiem dlaczego, ale tak może tak jest, nie wiem. Moje mordki kochane, jest moje niebieskie tło w końcu. Słuchajcie, na moim kanale niedawno wbiło, właściwie stało się 20 tysięcy subskrypcji. Wy jesteście, rozumiecie? Chciałbym wam wszystkim mega podziękować za to, że subskrybujecie mój kanał i troszeczkę w sumie o sobie opowiedzieć, więc jak to się stało? Jak to się stało, że dzisiaj, patrząc na mój kanał, mam 2100, około 40-30 subskrypcji. To jest dużo, naprawdę. Nie wiem, czy wiecie, co to oznacza. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. Jeżeli ktoś już się domyślił, a zapewne dużo osób się domyśliło, tak, jest to karta SDHC, to jest taka szybkość tam jedynka, nie wiem jak to się nazywa, to nie jest klasy 1, żeby nie mylić, 90 mega na sekundę. Pewnie jest to przekłamane, bo nie kosztowało ona jakoś tam wybitnie dużo, ale jednakże no zapłacimy za nią więcej. Ale co to znaczy w ogóle? O czym, czemu ja o tym mówię? No mówię to po to, żeby was poinformować, że pewnie znajdą się jakieś vlogi. Po prostu, tak myślę. Tak właśnie myślę. Mój kanał został założony dokładnie 6 czerwca 2013 roku. To jest ponad 3 lata, 16 bodajże dni przed moimi urodzinami. Bo zwykle mam, no to urodziny są co roku, ja mam 22 czerwca, jakby coś, to, no wiesz. Nie. Siedziałem przy takim biurku, nie wiem czy zdjęcie będę miał, jeżeli mam to widzicie. Przy takim biurku siedziałem, przy takim biurku nagrywałem dla was filmy. I w sumie mam sobie pierwszy filmik na kanale, gdzie jeszcze miałem takie długie włosy gdzieś dotąd. Grzywkę gdzieś może dotąd jakbym wziął ją, tak wiecie, wyprostował, nawet pewnie gdzieś dotąd by była, jakby wyprostował, bo ja mam kręcone włosy. No to był mój pierwszy filmik. Znajdziecie go na kanale, na Kirox TV. O właśnie, bo dlaczego mówię na kanale Kirox TV? Bo ktoś by mógł pomyśleć, że to jest mój pierwszy kanał, że nagrywam od 3 lat i takie, no 3 lata to jest dużo, no ale jednak 3 lata, gdzie YouTube jest już założony, został założony 10 lat temu, ponad 11, no to coś tutaj nie gra. No właśnie. Mój pierwszy kanał o niku Daniel Plus 2. Nie wiem dlaczego taki nick zrobiłem. To miał być PLAS. W sensie nie dupa, tylko rozumiecie. PLAS, nie? Że taki Polak i wiesz, PLAS, nie? Elu, ziom. Jestem PLAS, nie? No. To taki był mój pierwszy kanał tam na YouTubie. Mam jeszcze ten, mam takie konto na TV, takim forum TV-skim. Bo grałem kiedyś w TV, też się zdarzyło. Miałem swój serwer, nie jeden w sumie. To właśnie też zauważyłem, że założyłem te konto w 2008 czy 2009 roku, także no. I to właśnie też wtedy założyłem swój kanał. W 2009 roku, kiedy zajawką było to, że mógłbyś wrzucać swoje filmy na YouTube'a, niekoniecznie na nich zarabiać, bo to było niemożliwe praktycznie. Może tam gdzieś w Stanach, może gdzieś tam na zachodzie prędzej, ale na pewno nie w Polsce. AdSense'a jeszcze nie było. No i pierwszym moim filmem nie był Minecraft. O dziwo, nie był to Minecraft, jak jest na tym kanale, w sumie jest jakiś specjal też, ale to też nie jest pierwszy film mimo wszystko, bo jeszcze wam o tym powiem. Pierwszym moim filmem był hack do gry Sherwood MMORPG. To była gra na gierkowni chyba, na wyspie gier, nie wiem, ale można było ją cheatować i to była gierka z kontami online, mogłeś sobie konto założyć i mogłeś już cheatować, co było dziwne, ale mogłeś. Ja byłem dziwnym człowiekiem ogólnie, nie wiem, Minecraft, wiecie. Ten filmik po jakimś tam czasie osiągnął bodajże 500 wyświetleń i to było dla mnie dziwne. Co było dalej? Dalej wrzucałem jakieś tam filmy takie, wiecie, śmieszne, typu mimo że splagiatowałem ten filmik, tak, przyznaję się, splagiatowałem filmik, gdzie od kolegi go z mojej klasy ukradłem, że tak powiem, skopiowałem na swój kanał, wkleiłem, nie, tam go uploadowałem, gdzie debil, no, przysłowiowy, aktor tego filmu po prostu uderzał głową o ławkę i to było takie śmieszne, w sumie dalej jest, ale to nieważne. Też jakieś tam 100 wyświetleń na to zrobiłem, bodajże to jest dużo w sumie, jakby nie patrzeć, to jest naprawdę dużo jak na tamte czasy. Później, w 2010 w lutym albo w 2011, nie jestem pewien, pojawił się Minecraft u mnie, chyba był to 2010.
Poznałem go też właśnie z tym kolegą, dla którego zabrałem ten film, przepraszam, nie będę już. Poznaliśmy tego Minecrafta, zaczęliśmy w niego grać, zrobiliśmy swoje pierwsze domki, oglądaliśmy, pamiętam, poradnik Minecraft.pl, czyli CTSG dzisiaj, w sumie teraz, wtedy też. Oglądaliśmy poradnik, jak zrobić swój pierwszy dom, jak zrobić pochodnie, jak wykopać węgiel, jak zrobić właśnie ten kilof. Jeszcze przed tym, no i takie tam różne rzeczy, już tak powiem. No i się zaczęło, no ja postanowiłem nagrywać ten Minecrafta i się zmieniłem, wiecie co? To była piąta klasa podstawówki, gdzie no miałem dwie rzeczy, prawie że nie znałem, taki debilem byłem trochę, dalej jestem, ale... Dobra, nie będę o tym opowiadał, nieważne, nie zdałem prawie że, ale zdałem spokojnie, jestem teraz w drugiej klasie gimnazjum, nie na technikum. Na szczęście wyszedłem z tego gówna, że tak powiem, no co młody byłem, no kurde, odwalało mi, no wiecie, chciałem tego zabłysnąć, rozumiesz, no kurde, Minecraft, weź, ten łapkę zostaw, nie gadaj, nic. Dla mnie to jest najśmieszniejsze, że wiecie co, nie to, że ja proszę o te łapki, przecież to też jest bardzo śmieszne, tylko to, że są ludzie, którzy biorą to na serio, to jest najśmieszniejsze w tym wszystkim. Jak można taką rzecz wziąć na serio? Przecież to jest żart. Ja nie mogę. No i miałem jeszcze dużo innych ników, których nie chcę wam gadać, bo filmy są na tym kanale dalej, na tym, na którym kiedyś nagrywałem i nie chcę tym wam gadać, bo to jest trochę przyps, ale miałem dużo w innych kanałów, mój rekord subskrypcji na tych kanałach to było 400 subów, miałem trochę ponad 400 chyba 20, ale no mimo wszystko to dla mnie było mega dużo. Nie wiedziałem dlaczego później te wyświetlenia, bo spadały i może dlatego, że rok nie nagrywałem, czy pół roku, nie wiem, teraz też rok nie nagrywałem i mi spadły w cholerę. No i tam powiedzmy dalej, tam sobie coś się działo, jakieś kanały, później drugi kanał, dodając dwójkę w tym kanale. Dogrywam to teraz po zmontowaniu tego filmu i po prostu chciałem dopowiedzieć wam to, że jeżeli chcecie, żebym opowiedział tą historię całą o moim YouTubie, o tym, jak siedziałem, od kiedy siedziałem na komputerze, od kiedy to się wszystko zaczęło. W sensie z YouTube'em to wszystko, nie wiem od kiedy tam. No to po prostu napiszcie. No to po prostu napiszcie w komentarzach, a ja to zrobię. I póki co dziękuję wam jeszcze raz za 20 tysięcy subskrypcji. Teraz będzie troszkę przeskok z takiego happy w taki lekko smutny. Mimo wszystko, no to oglądacie. Dziękuję wam jeszcze raz. Szanuję te wszystkie osoby, które mnie szanują, które nic nie mają do mnie, które są spoko. Także ciebie najprawdopodobniej ziomek szanuję, bo trwałeś do, pewnie z 10 minuty. Ale to jest dla was. Kto obejrzy, kto jest prawdziwym widzem, że tak powiem, to przede wszystkim będzie deklarował się jako mój widz. Nie będzie się wstydził, na przykład jak będę miał kiedyś jakieś tam koszulki, to nie będzie się wstydził koszulki założyć, jak sobie kupi, czy coś. No, nie musi kupować, może kiedyś dostanie na orędzie. Czy to wie co, fakt, że mnie ogląda. Nie chodzi o te pieniądze, chodzi o to, że on jest szacunek. Nie będę mówił swoich przemyśleń na ten temat, może kiedyś na jakimś innym odcinku, jak się na to zbiorę, muszę się rozgadać po prostu. Mimo wszystko, trzymajcie się ciepło i jeszcze raz bardzo wam dziękuję za 20 tysięcy subskrypcji. To jest coś, o czym powiedzmy marzyłem. To był mój cel. To był mój cel, ok? Trzymajcie się ciepło, dziękuję jeszcze raz za filmik i dzięki za to, że jesteście. Again. Trzymajcie się. Lubię dla was.